Katarzyna Dowbor stara się jak może, by być przykładną babcią i matką dla swojej rodziny. Niedawno dziennikarka powiedziała nam, jakie ma patenty, by unikać konfliktów mimo spędzania ze sobą dużej ilości czasu. Katarzyna Dowbor to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej telewizji. Od 2013 roku przez niemal 10 lat była prowadzącą hitowego programu Polsatu Nasz Nowy Dom, który zdobył ogromną popularność i sympatię widzów. I chociaż z programu odeszła, to nadal ma pasję do urządzania mieszkań, Dowbor o relacji między jej synem a Joanną Koroniewską. Katarzyna Dowbor przyznała w rozmowie z Karoliną Motylewską z Jastrząb Post, że czasami trudno jest jej odciąć się od jej hobby, którą jest urządzanie mieszkań i domów. Stara się jednak uszanować decyzję swojego syna i jego żony, to jest taki mój konik i takie moje hobby. Ciężko mi udawać, gdy patrzę na coś i coś bym zmieniła, że tego nie widzę. My troszkę mamy inny pomysł, ja jestem bardziej tradycyjna w urządzaniu, bardziej taki design wieś angielska, wieś francuska, a Asia i Maciej z kolei lubią lofty, lubią takie wnętrza chłodniejsze, bardziej nowoczesne, młodzieżowe. Oni będą tam mieszkać, więc ja się nie wtrącam. Jest coś takiego jak wzajemny szacunek. Ja szanuję ich wybory i decyzje, a z kolei oni szanują moje. Oni się do moich wyborów nie wtrącają, a ja nie wtrącam się do ich wyborów i staramy się to wszystko pogodzić. Co, jeśli chodzi o wnuki, ważny jest szacunek. Ja już swoje dzieci wychowałam. A teraz moja synowa ma własny pomysł na wychowanie i ja to szanuję. Jeżeli ona mi mówi, że dzieci nie jedzą glutenu, albo słodyczy, to ja się staram. Ale Asia na szczęście ma taką cudną właściwość i przychodzi do mnie do domu z dziewczynkami i mówi, że u babci wolno im wszystko. Więc obie idziemy na kompromis, kompromis jest rzeczą piękną, Katarzyna odniosła się też do rzekomych problemów pary. Oni nie mają problemów. Są super małżeństwem, Dowbor podkreśla też, że wzajemny szacunek dla siebie jest podstawą dla zdrowego funkcjonowania w rodzinie, dzięki czemu bez problemu może poprosić swoje dzieciaki o poradę. Ja też w trudnych sytuacjach pytam o radę Asię i Maćka. Tak samo, jeśli oni są w trudniejszych sytuacjach, to dyskutujemy i rozmawiamy. Jesteśmy rodziną, całością, jednością.